Dzisiaj chciałem troszeczkę z innej półki, a mianowicie, bo parę osób się pyta też o jakąś tam, często pod hasłem literatura zen albo filozofia zen. Czegoś takiego jak filozofia zen nie istnieje. To jest bardzo ważne, ponieważ istnieje dużo wschodniej filozofii. Zachodni tak czy inaczej, ale istnieje dużo filozofii i większość tych tak zwanych filozofii polega z istoty rzeczy, że filozofia stara się coś wytłumaczyć. I te filozofie, które my znamy, czy powiedzmy nie tylko działy, ale i różnego rodzaju tam tak zwani filozofowie z ich poglądami, chcą tłumaczyć rzeczywistość, czyli tłumaczyć to znaczy jakoś poznać albo przynajmniej postawić jakąś teorię skąd i dokąd i dlaczego. Czyli tłumaczenie właściwie to jest znalezienie dlaczego i po co. Albo lepiej powiedziawszy znalezienie odpowiedzi na dlaczego i po co. Znacie te słynne, te dziecinne pytania, mamusiu, tatusiu, co to jest, a dlaczego to tak jest i po drugim dlaczego, czy trzecim zwykle tatuś i mamusia wysiadają. Czasem zadawać głupie pytania i tak dalej. A często wysiadamy właściwie z bardzo prostej rzeczy, że po drugim, trzecim dlaczego my nie znamy odpowiedzi. Pamiętam jeden z moich takich bardziej ulubionych profesorów w Freiburgu. Zawsze mówię, jak chcesz sprawdzić jakość profesora, to zadaj mu trzy razy dlaczego. Jak się nie wkurzy, to możesz iść dłużej na wykłady. Jak się wkurzy, to poszukaj coś innego. Także to dlaczego. I teraz coś jest bardzo fajnego, ciekawego, że klasyczny buddyzm, czyli taki ortodoksyjny, ten taki, który znamy z pierwszych rękopisów, czyli Pali Kanon, dziwnym zbiegiem okoliczności nie zajmuje się pytaniem dlaczego. I rozróżnijcie to pytanie. My pytając się dlaczego, patrzymy się na coś innego, dlaczego i po co, a tam pytanie jest jak to jest, a nie dlaczego. Nie jest to samo pytanie. Klasyczny przykład, który już częściej opowiadałem, ale to jest taki, mimo to może dla parę nowych osób, czy dla przypomnienia, klasyka polega na tym, na przykład, w różnicy wytłumaczenia, tam sobie Buddha gada i gada, jak to zwykle, i ktoś mu znowu zadaje takie klasyczne pytanie w tym kontekście, to jeżeli jaźń, czy nasze ja, nie jest stałe, to kto mówi, albo kto słucha? Tak mu ktoś zadaje to pytanie. I teraz odpowiedź Buddy jest bardzo ciekawa, bo on mówi, że to pytanie jest błędne. Czy nie pomocnicze, czy jak nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. W każdym razie niepomocne. A gości się pyta, no ale dlaczego nie? Czy jak mam, czy dlaczego nie? On mówi, bo tym pytaniem sugerujesz, że ktoś mówi i ktoś słucha, na przykład. Pytanie jest tylko kto. A on mówi, no dobrze, no to jak mam pytać? I teraz jest bardzo ciekawa odpowiedź Buddy. Nie pytaj się, kto słucha, tylko zapytaj się, jak dochodzi do tego, że istnieje słyszenie. To jest inaczej, rozumiecie tę różnicę między jednym a drugim? To pierwsze pytanie wychodzi z założenia, że coś musi być i chce to coś znaleźć. A to drugie pytanie po prostu wyraża stan niewiedzy. I to nie jest to samo. Jeżeli ja chcę coś sobie wytłumaczyć, to wychodzę z założenia, że to coś już jest. Rozumiecie, że to jest już w jakimś sensie. Jeżeli kim jest człowiek, czyli ja już mam tego człowieka, nie? Tam i teraz muszę jeszcze jakieś punkty odniesienia znaleźć. I to jest bardzo ciekawa i bardzo duża różnica. Dlatego trudno jest powiedzieć,
potem Zen tak czy inaczej, że Zen jest filozofią, ponieważ Zen nie tłumaczy rzeczywistości. Zen jest drogą do bezpośredniego uświadomienia sobie doświadczenia, jaka ona jest, ale nie dlaczego i po co. Rozumiecie? To nie jest to samo. Jak ja chcę doświadczyć cytrynę, to mogę zrobić, jak ją zjem. Ale coś innego jest powiedzieć, ona jest kwaśna, bo... Zen to jest wgryź się w cytrynę, jak chcesz ją poznać. A co innego jest zastanowić się nad cytryną. Dlaczego i tak dalej. I tu macie bardzo, według mnie, ważne rozróżnienie między wieloma, nazwijmy to, grupami światopoglądowymi, które my na Zachodzie nazywamy religiami, a na przykład Zen, chociaż w buddyzmie stworzyły się z biegiem czasu też religie, większość ugrupowań buddyjskich nazwałbym religiami. I na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że większość religii zajmuje się pytaniem skąd i dokąd. Jak zobaczycie sobie, czy to jest chrześcijaństwo, czy to one nie zajmują się jak jest, tylko zajmują się tym skąd i dokąd. To jest, zauważcie sobie coś bardzo, bardzo ciekawego, nie wiem, czy to już zauważyliście. Takie dwa przykłady z naszej działki, czyli z tak zwanego chrześcijaństwa. Jak weźmiemy, jak to się mówi, wyznanie wiary, katolickie, zresztą protestanckie jest podobne, to wyznanie wiary jest bardzo ciekawe, bo ono mówi wierzę tam Boga Ojca, Papa i Syna Jego jedynego, który narodził się, skąd pochodzi, tam niewiasta, dziewica Maryja i skazany Poncjusz Pilatusz umarł za nasze grzechy. A całe pośrodku nie ma. To jest, rozumiecie, to jest ciekawe. Jest skąd i dokąd, ale pośrodku nie ma. Co jest ciekawego? Główny teolog chrześcijaństwa, święty Paweł, to jest pierwszy, który pisze, jest bardzo ciekawe, ponieważ na jego listach opiera się właściwie cała teologia późniejsza, że tak powiem, ponieważ on jako pierwszy zaczyna pisać. Ale ta ciekawostka polega na tym, że on sam fizycznie nie poznał Jezusa, ale w jego listach jest coś rzucające się w oczy, a mianowicie rzuca się w oczy brak pewnej rzeczy, a mianowicie on cały czas mówi, co będzie po śmierci, że musimy i tak dalej, ale on nigdzie nie cytuje ani jednego słowa Jezusa. To jest fenomen. Rozumiesz, jakoś pomija się, tak samo jak w wyznaniu wiary, pomija się całą, powiedzmy, jakąś obecność i konkretną figurę tej osoby, ale rozwija się bardzo silnie, co będzie po śmierci, apokalipsy, sądny dzień i tak dalej, i tak dalej. No i skąd to wszystko pochodzi, na początku było słowo, bo stworzenie i koniec. Ale pośrodku tego życia nie ma. I co ciekawe, w pewnych historiach buddyjskich czy hinduskich jest niekiedy bardzo podobnie. Bo tam cały czas ci mówią i zastanawiają się, skąd się to wszystko wzięło. Jest dużo bardzo ciekawych różnych teorii i dokąd to ma nas doprowadzić. A to tu i teraz jest strasznym ćwiczeniem, żeby jakoś dojść do tego, do czego to wszystko niby ma dojść. Na przykład bardzo ważny nacisk pewnych kierunków ważnych, buddyjskich, na przykład Amitabha, czy pewnych kierunków tybetańskich, polega na tym, żeby w momencie śmierci i po niej nie przegapić pewnych sytuacji, gdzie można się pomylić. No. I znowu głupio wyląduje. Brado, zachowanie się w brado, czyli w stanach pośmiertnych. Samo życie jest raczej takim najmniej ciekawą historią w tym wszystkim. Ale teorii, co będzie po tym,
jest bardzo dużo. No i przedtem. Dlatego taka mała teoria na dzień dobry, czy na nasz dzisiejszy dzień, jako mała różnica między religią a zen, chociaż zen też można zrobić religię jak wszystkiego, polega właśnie na tym, że zen w tym kontekście nie byłby ani religią, ani filozofią, ponieważ raz, nie zajmuje się tym, skąd i dokąd, a dwa, nie tłumaczy zjawisk. Tylko jest, że tak powiem, postawą uświadomienia sobie, czyli bezpośredniością przeżywania, jak jest, a nie dokąd on ma nas doprowadzić. To jest bardzo duża różnica, dlatego jak czekacie, czy szukacie filozofii zen, to ją będzie trudno znaleźć. To jest ważne, bo jej jako takiej nie ma, bo byśmy musieli zacząć spekulować na temat dlaczego i po co. I Budda zwykle milczał, jeżeli zadawane mu było pytanie dotyczące na przykład klasyki śmierci, co jest po śmierci i tak dalej, i tak dalej, to z punktu widzenia zen, czyli w pewnych koanach zen i tak dalej, on zawsze milczał. Nigdy na te pytania nie odpowiadał. Potem niekiedy Ananda się go pyta, dlaczego nie mówiłeś, on mówi, obejrzyj, co powiem, to i tak nie będzie. To się nie zgadza w tym kontekście, bo sobie wszyscy pomyślą znowu za i przeciw, albo tak, albo nie, albo. Będzie spekulacja. Czyli to, co oferuje zen, jest, i to jest właśnie taka specyfika bardzo chan i zen, jest zaostrzenie, czy jest zagęszczenie, jak ktoś mówi, czy esencja nauki Buddy w punktu widzenia praktycznego. A więc na własnej skórze doświadcz, jak jest. Nie zastanawiaj się, jakby to było, tylko doświadcz, jak jest. Czyli to, co my robimy, to jest, w cudzysłowie robimy, to jest zabawa w bezpośredniość, żeby to, co w cudzysłowie niekiedy się mówi, nie ma nic samego z siebie, było po prostu doświadczone. A dlaczego tak jest? To jest zupełnie coś innego. To jest inna zabawa. I co ciekawe, teraz to, co wczoraj, przedwczoraj mówiłem, ma pewną wagę też w tym punkcie, ponieważ ryzyko doświadczenia, jak jest, wymaga od ciebie zaryzykowania zmiany troszeczkę poglądu, nie poglądu, tylko zmiany sposobu postrzegania, ponieważ my podświadomie za często nie jesteśmy tak naprawdę ciekawi zobaczyć, jak jest, tylko my podświadomie dążymy, żeby było, jakbyśmy chcieli. Rozumiecie? To jest zupełnie znowu co innego. I to jest bardzo ważne, żebyście sobie też i dzisiaj, tak w środku session, czy też właściwie w drugiej części session, żebyście sobie tak właśnie w tej końcowej, prostej session jeszcze raz znowu z świeżości uświadomili, co ty robisz tak naprawdę. W cudzysłowie zen. Jeżeli ci się wydaje, że zen jest pomocniczą drogą, żeby było lepiej niż jest, to się rozjedziesz na tym. Z prostego powodu, że to nie jest dlatego wymyślone. Jeżeli chcesz, żeby było lepiej, to chcesz, żeby było inaczej. A jeżeli chcesz, żeby było inaczej i lepiej, to wiesz, jak być powinno. Czyli wiesz po co. I znajdujesz się w jakiejkolwiek grupie światopoglądowej, a już nie w zen. I to nie musi być religijna, może być też polityczna. Jak pamiętacie, może jeszcze, to nie każdy już ze względu na wiek, ale jak jeszcze pamiętacie czasy socjalizmu, czy nawet jeszcze komunizmu, to też była grupa światopoglądowa, zresztą do dzisiaj, która w bardzo dużej mierze buduje na wizji przyszłości. I w takiej mierze jakiejś przyszłości, nawet w komunistycznej, że to wszystko kiedyś będzie po prostu
równej tam różnych tych teorii jest, w zależności kto tam sobie pisze. Ale to jest tak ważne i to jest taki silny, ważny cel jako ogół równości i szczęścia dla wszystkich, że te kroki, które my dzisiaj robimy, chociaż jeszcze nie są ani doskonałe, ani jeszcze tego, ale one mają sens, ponieważ jest to krok we właściwym kierunku. I to daje ukierunkowanie wtedy dla pewnego działania życia i tłumaczy różne rzeczy, na przykład dlaczego można się kogoś pozbyć, jeżeli ten tam nie chce iść w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Także to jest zupełnie coś innego. I większość właśnie grup światopoglądowych, też i politycznych, zobaczcie sobie, zawsze ma jakiś cel. I to jest bardzo ciekawe, ale Zen tego nie ma. Rozumiecie, bo żeby prosto ludzko powiedzieć, żeby był cel, to musielibyśmy wiedzieć, jak teraz jest. A my tego nie wiemy. Rozumiecie, to nie jest takie proste. Albo podstawą celu byłoby głębsze zrozumienie, jak jest. I tu Shakyamuni miał coś bardzo ciekawego, ponieważ on ćwiczył docelowość w kulturze hinduskiej przez kilka lat. I to w najsilniej jak można było, w grupach brahmańskich, osadów i tak dalej, to była powiedzmy ekstremalna grupa religijna hinduska, które zresztą są do dzisiaj. Oni robią powiedzmy hinduizm w najbardziej radykalny sposób, jaki można zrobić. To jest, no nie wiem, to jest jak nie wiem, jakiś straszny pustelnik chrześcijański, który już nic nie je, nie i tam tylko się modli od rana do nocy, coś takiego. To oni to samo robili. I Shakyamuni zwątpił, sfrustrował się i to do niczego nie prowadzi. Nie rozwiązuje jego pytań podstawowych. Czyli, ale to miało właśnie doprowadzić do czegoś innego niż jest. I to, co on zauważył później, to nie był nowy cel. Tylko to, co on zaczął im mówić, jest, że my się mylimy w punkcie wyjścia, nie w docelowości. Nasz błąd polega już w punkcie wyjścia. I dlatego nie dojdziemy do żadnego celu, bo początek jest do kitu. Jest tak, jak ja w koszulce zapnę pierwszy guzik źle, to wszystkie inne też są już potem, rozumiecie, na odwrót. Wystarczy pierwszy się pomylić i wszystko inne siada. I tak, i tu jest ta cała pomyłka, ponieważ to, co on zauważy, mówi, wy wychodzicie wszyscy, że istnieje substancja jako taka. Czy to jest boska Brahman, czy ludzka Atman, ale jest coś, co jest substancją. A jego słynna mowa jest anatta. Nie ma czegoś takiego. Dlatego nikt się nie narodzi, bo nikt nie umiera. I nikt nie umiera, bo nikt się... Rozumiecie? Nie ma substancji, która by to mogła zrobić, się na nowo pojawić. Nasz sposób postrzegania teraźniejszości jest błędny. I to, co Sen chce, w cudzysłowie, jest doprowadzić nas znowu do tego, do tej perspektywy, żeby uświadomić sobie anatta. Żeby sobie uświadomić, po prostu, żeby było jasne, kochani, substancji nie ma. To jest bardzo ważne. Nie, żeby coś ulepszyć. Dlatego Sen jest w tym sensie bardzo podstawową. Nie wiem, czy mam takie słowo Grundlagenforschung, nie wiem, jak to jest po polsku. Grundlagenforschung. Badanie takie. No, podstaw wszystkiego. Podstawa. Tak. Chodzi o podstawę po prostu. Zen zajmuje się kompletną podstawą. Nie czy to jest dobre, czy fajne, czy głupie, czy nam to pomoże, czy nie, tylko jak jest, jak to w ogóle jest, a nie czy mi się to podoba, czy mi to pomoże. Czy to ma jakiś sens dla mojego sposobu myślenia. I dlatego Sasen jest taki ciekawy, czy taki trudny w cudzysłowiu, bo on, żeby ci pokazać, czy doświadczyć bezpośrednio brak substancji, zmusza cię do zmiany perspektywy. Patrzenia na tak zwaną rzeczywistość. My patrzymy się na nią już z perspektywy jaźni. Rozumiesz? Ja się patrzę na. Czyli ja mówię, jeżeli ja się patrzę na, to w tym zdaniu mam już ja, coś i patrzenie się jako dane. Ja się nie pytam, czy to, co to w ogóle jest, tylko jasne teraz pytanie, co mi z tego wyjdzie, co z tego mam. A Zen mówi, fajnie,
zastanówmy się w ogóle, co to jest ja, co to jest coś i co to jest patrzenie. Co to w ogóle ma być, a nie co z tego ma wyjść. I nagle wychodzi, że mamy równanie z trzema niewiadomymi, a tego nie rozwiążesz. A nam się wydaje, że my mamy równanie z wiadomymi i tylko się nie zgadzamy co do wyniku. Rozumiecie? To jest całe jaj. To, co Shakyamuni zna nas, jest, że to, co, że my po prostu bawimy się po prostu w niewiedzę, czyli my udajemy, że wiemy. A tak naprawdę nie wiemy. I to jest następny punkt. Shakyamuni zauważył coś i potem mistrzowie Zen to troszeczkę kultywują, że tak powiem, żywość tego wglądu. I ta żywość nie polega na tym, że myśmy sobie wytłumaczyli coś, że Zen ci to wytłumaczy, że wgląd ci wytłumaczy. Nie, wgląd ci pokaże, w cudzysłowie, że jest to nie do zrozumienia, ponieważ brak jest jakiejkolwiek substancji, którą można by złapać i powiedzieć, mam. Jest, widzę. To jest uświadomienie sobie, że coś takiego w ogóle jest niemożliwe, ponieważ nie ma czegoś takiego, co można by zobaczyć jako coś fikcyjne. Rozumiecie, to nie jest stałe. Nam się to tylko tak wydaje. Czyli kulminacją Chan i Zen jest uświadomienie sobie, że ta cała zabawa tak zwanego życia jest o wiele bardziej inna niż nasze zmysłowe współtworzenie sobie tego. I dlatego często się milczy. Oni nie milczą, bo wiedzą, a nie chcą powiedzieć, tylko oni milczą, bo naprawdę nie wiedzą. Rozumiecie, a nam się wydaje, on milczy, jest taki mądry. No, milczy i tak się uśmiecha jeszcze głupio i do tyłu. Czyli on wie, a ja nie wiem, ja będę chodził jeszcze parę razy na ten session, to też się dowiem. Tak nie jest. Oni się śmieją po prostu w cudzysłowie, bo wiedzą, że to jest nie do złapania po prostu. Dlatego można się śmiać, bo sobie można to odpuścić. Ale nie właśnie odpuścić dokładność czy to przeżycie, że to nie jest do złapania. I nagle stoimy po środku cudu życia, które cały czas się dzieje. Widzicie, że to, co wiele właśnie, według mnie przynajmniej, tych grup światopoglądowych kompletnie pomija, jest w kompletnym centrum. A mianowicie to nie jest, że będzie kiedyś lepiej, czy poza ta metafizyka, w sensie poza, gdzieś za i tym wszystkim, tylko po prostu konkret. Konkret pojawiania się z momentu na momentu kreacji, współtworzonej się rzeczywistości jako takiej. My jesteśmy w środku cudu. Cud jest w ogóle to wszystko. A nie, że my sobie wyobrażamy, że kiedyś będziemy ze skrzydełkami gdzieś komuś śpiewać. Rozumiecie, to, że tu jesteśmy, jest o wiele większym cudem. W porównaniu do tego cudu, nasze wymysły na temat będzie lepiej, albo będziemy sobie tam coś, są po prostu tragikomiczno-dziecinne. My tego cudu tu w żaden sposób nie możemy ani wytłumaczyć, ani ogarnąć. Go sobie uświadomić. I przynajmniej troszeczkę tym, w cudzysłowie, zajmuje się Zen. Ale nie, żeby to wytłumaczyć, tylko żeby cię doprowadzić, w cudzysłowie, żeby sobie człowiek uświadomił, znaczy żebyśmy byli takie aha, wow, jest, jestem, się dzieje, jest. Wiecie, nic z tego przecież nie jest normalne, no bo wiesz, no bo tu jest fajny las, no ta trawa, no też jest fajna. No. To jest takie głupie gadanie. No patrz, znowu lato. No. Żaden z tych listków nie był w zeszłym roku. No. To jest, wszystko jest, rozumiesz, to jest cud, jak to jest. A my idioci kompletnie, no wiesz, no było, no ale no, nie wiem, może będzie lepiej. No. Rozumiesz, to jest gdzieś tragedia, w jakim stanie psychosomatycznym my się znajdujemy, pośrodku cudu, myśląc w tym cudzie, w tych krótkich momentach, gdzie my partycypujemy, nazwijmy to w pewien sposób, w cudzie życia, taką jakąś tam naparstkiem świadomości i cały czas zajmujemy się tym, żeby było inaczej. Ludzie, to jest,
policzek, jeżeli nazwiemy to boskością, to życie, czy obojętnie jak to nazwiemy jakimiś innymi, to jest cały czas policzek w twarz życia, że nam to nie wystarcza, bo by było lepiej mieć, bo ja wiem, teraz parę tysięcy więcej na koncie, a nie być częścią tego cudu. Nam się wydaje, że jak ja teraz będę miał podwyżkę 3%, to będzie lepiej niż ten cały cud życia. No. Teraz wiecie, to jest, jak to się ma do siebie? To jest tragedia. I to mamy właśnie w takich pomijających się rzeczach, jak na przykład w Ewangelii, gdzie tam Jezus opowiada, jak jakiś tam król, cesarz czy cholera wie kto, zaprasza ludzi na wspaniałą ucztę. Teraz możemy się bawić i jest wszystko, nie musimy mieć, jest po prostu uczta. To kto przychodzi, zaprasza wszystkich, nie, ja nie mogę, bo kupiłem parę wołów, nie, nie mogę, bo mam pole, bo mam to, bo mam siamto, bo mam tamto kiedyś, bo te... Rozumiesz? Ta teraźniejszość jako uczta życia nam zwisa. Ale mamy alternatywę, bo sobie coś wymyśliliśmy. Dom z okrutkiem, jeszcze jedną działkę. Rozumiecie, to jest smutne w sposobie przeżywania rzeczywistości. I dlatego dla nas potem sasen jest taki trudny, bo dla nas sasen wtedy zawsze jest, czy ma sens, jeżeli on mnie doprowadzi do czegoś, co ja sobie wyobrażam, czyli znowu docelowość, co mi jeszcze teraz brakuje, ale potem jak dostanę to, to będzie lepiej. I robimy znowu to samo, cośmy cały czas robili, tylko przełożone znowu na sen. I to jest tragedia. Nas nie interesuje po prostu, nas nie interesuje teraźniejszość, nas nie interesuje rzeczywistość. Nas, w cudzysłowie, nawet nie interesuje życie. Bo to dla nas jest wszystko na dzień dobry, no wiesz, no jesteśmy, no po prostu, no i kuźwaj po co. No. To jest takie gadanie, no siedzisz przy tym piwie, następny piwie, no to napijmy się jeszcze. No. Żeby jeszcze mnie poczuć, żeby jeszcze mnie zobaczyć, żeby się, rozumiesz, no. No nic, no to wypijemy, może będzie w telewizji coś dobrego. No, no bo, rozumiesz, bo wszystko, co się dzieje, no to co, no widziałeś, no jest, no tak, to zielone. No. Wiesz, dlatego póki nie przebudzimy się z takiej letargii, to dla nas, wiesz, to czekamy, tutaj siedzimy też i potem, dlatego mówię, zróbmy ten krok, ale nie łaśmy. Wiecie, bo to jest, wszystko się z biegiem czasu mechanizuje lub robi znowu to takim automatyzmem i znowu sobie myślimy, no wiesz, no jeszcze, no to fajnie, no czy gong był fajny, ale to siedzenie potem jest znowu takie, no to, no wiesz, to tam się przynajmniej coś działo, no. Wiesz, ale w ten moment, im bardziej jest bezpośrednie, im bardziej możesz to zobaczyć, no to wtedy, wiesz, jest, no i wszystko nas męczy. Religie nas męczą potem z biegiem czasu, bo to sami widzimy, że to coś tu nie gra w tych całych zabawach. Dzisiaj z kimś rozmawialiśmy właśnie na ten temat, że te całe tłumaczenie, że, czy ta perspektywa, że to wszystko nas doprowadza do czegoś lepszego, czy kiedyś będzie lepiej, to jest jakiś fenomen, że to nie gra jakoś. Na przykład, no nie wiem, no jednym z głównych przekazów najbardziej nośnych, popularnie nie tylko chrześcijaństwa, ale przede wszystkim chrześcijaństwa jest fakt, że jesteśmy uwolnieni od grzechu i mamy otwartą drogę do życia wiecznego, czyli śmierć nie istnieje, zmartwychwstanie ciała i ducha i tak dalej. Ale bardzo trudno znaleźć kogoś, który się tam nie boi śmierci. W tak zwanym chrześcijaństwie. Wszyscy zasuwają raczej w czasie choroby, jak coś będzie, jak ci lekarz powie, no to jeszcze roczek, a ty mówisz, to jeszcze roczek, no Boże, a dlaczego nie jutro? No. Nie, wręcz przeciwnie, to wszyscy zamiast tam, to tam. No. Ja miałem taką dyskusję z takim pewnym hieranem kościelnym, mówi, sekretarz mówi do niego, wiesz, no bo był ciężko chory, ale mieliśmy wyśmienity tam opiekę lekarską i tak dalej. Ja mówię, dlaczego lekarską? Trzeba by było do prezbiterium położyć. I poczekać, no bo kuźwa, jak on pisze mi, no, ten, który nas uzdrawia, jest tylko Pan. Ja mówię, no jak wierzysz w to, no to poślij go do Pana, a nie do lekarza. Ale jak przyjdzie co do czego, to jednak antybiotyk jest lepszy niż ta cała reszta. Rozumiecie, to jest, nam się to tak wydaje, że z jednej strony by było fajnie, ale jak coś do czegoś, no to wtedy co?
I czujemy, że coś to nie gra z tym naszym, z taką robieniem nadziei. I tak ani nie jesteśmy z tą, gdybyśmy ją jeszcze żyli, to może by coś prześwieciło, żeby to tak było, ale jest trudno poruszać się w różnych tam stowarzyszeniach i tak dalej, religijnych różnych, nawet i buddyjskich, to nie o to chodzi, czy hinduskich, gdzie żyjesz pełną radością, czekając na to, co cię czeka. Jak masz to słowa na katolickich pogrzebach, na końcu, pamiętacie, może ostatnio byłem, no już pierwszy raz od długich lat, ale jedna z tych ostatnich modlitw jest bardzo taka fajna, bo módlmy się teraz za tego wśród nas, który będzie następny. I to jest zawsze ciekawy moment, bo taka cisza się robi i wszyscy się tak patrzą, to blado wygląda. No i tak głupio, jak to tak takim zostanie tym wszystkim. No ale to jest bardzo ciekawy moment i to... Ale nikt by tym nie chciał być. A nie, że fajnie, o to ja też. Akurat nie. Także widzicie, że ten sposób nasz postrzegania tego wszystkiego, tak? Ale w sen jest też podobnie. Wiesz, my cały czas mamy z tą spekulacją, że znacie też ten fajny kawał, ja go przynajmniej lubię, jak jest ten, jak facet spada tam ze skały i łapie się jeszcze jakieś gałęzi, wisi i wyje. Ratunku, ratunku, ratunku. No i nagle taki głos pochodzi z niebiosa, się otwierają, mówi, no puść ją, ja wyślę tam moich aniołów i cię uniosą. A on mówi, a kto to jest? A ja mówię, to ja, twój Pan Bóg. Cisza, cisza. Mówię, a jest jeszcze ktoś inny? To jest, z tą wiarą jest jak jest, no. Także to trzeba trochę, przynajmniej się nie czarować tak bardzo. Ale wiecie, bo to kawał kawałem, ale mnie nie chodzi o ośmieszenie tego wszystkiego, tylko o tragizm w tym wszystkim. Te kawały to troszkę mogą tylko rozluźnić i pokazać, że tak naprawdę coś nie da. Bo tragizm polega na tym, że my zbyt często zajmujemy się różnymi myślami, co będzie, co powinno być i tak dalej, i przegapimy to, co jest. I na końcu ani jedno, ani drugie. To jest szkoda, po prostu szkoda. Jak masz tą ucztę przed nosem, a cały czas myślisz o innych zakupach. No. Szkoda, po prostu szkoda. Jest szkoda, jak już żyjemy, żeby nie żyć. Rozumiecie, to jest szkoda. I być może, przynajmniej ja mam taką gęsią skórę, jak to mówię, być może jednym z największych grzechów w życiu jest nie żyć. Podczas gdy żyjesz. Bo z jakichkolwiek względów, z których nie wiemy, ale to coś jest, co nazywamy życiem. I tragedia polega na tym, żeby powiedzieć nie. Bo może. Bo będzie. Ja rezygnuję z wszystkiego. Czy z większej części, bo mam nadzieję, że za to dostanę coś innego. Szkoda. Szkoda jest, że ta cała uczta, która jest, powiedzmy, robiona cały czas i się dzieje, jakakolwiek by nie była, ale jest, że my rezygnujemy i wolimy głodować z myślą o, bo może w następnym sklepie będzie lepiej. I ten policzek w życie, coś ma z tragikomizmu. I jak wiecie, z samego własnego życia i przeżywania, my się możemy zastanawiać, jak chcemy. Możemy spekulować, jak chcemy. Możemy sobie wyobrażać i policzyć, i zrozumieć, i zaplanować wszystko i wiele rzeczy. Mimo to nigdy nie jesteś pewien i pewny, nawet nie wiesz, jaki będzie tak naprawdę następny moment. I to, co powiesz, zrobisz, nie zrobisz, zostawisz, skręcisz na lewo, na prawo, jakie to ma oddziaływanie na wszystko inne. Nie wyliczysz tego. Chyba, że to zrobisz. I wtedy troszeczkę poczujesz, jak to jest. To znaczy, żeby życie poznać, musimy je żyć. My je ani nie wymyślimy, ani nie zaplanujemy i ono nie zagra według naszych nutek. Żeby żyć, trzeba żyć. Życie nas zmusza do życia.
I to jest jeden z ciekawszych doświadczeń i przekazów jako esencja całej Sutry Serca. Esencja całej Sutry Serca jest odczuwanie rzeczywistości, czuć przeżywanie rzeczywistości. Avalokiteśvara jest nie tylko ten, który on jest fajny, współczuje komuś, bo jest coś takiego, tylko to współczucie jest, że wszystko się nie tylko jest współzależne, tylko też w sensie psychofizycznym współczuciem. Ale to nie jest lepiej, gorzej, tylko po prostu nie ma dotyku bez dotykania, bez tego, co zostało dotknięte. Myśmy się sobie podzielili na dotyk, ręka, dotykanie, ale tak naprawdę to nie ma jednego bez drugiego. Nie ma słuchania bez śpiewu, nie ma śpiewu bez słuchania. To jest współoddziaływanie wszystkiego. Śpiew i słuchanie należą razem, bo inaczej tego nie ma po prostu. Ale ty tego jakoś nie porachujesz, to trzeba przeżyć wszystko. I w przeżyciu się to żyje, tworzy, współtworzy, współżyje i tak dalej, i tak dalej. I byłoby tragedią, jest tragedią, że w trakcie tego wszystkiego rezygnujemy z przeżywania życia. Ile mamy w cudzysłowie tego tak zwanego czasu? Czy jak długo jesteśmy tą taką malutką bańką mydlaną świadomości? Na nas się to wydaje, no może jeszcze tam parę lat, ale co to jest? To jest nic w porównaniu do tego, a planujemy tak, jakbyśmy tu byli wieczni. Rozumiecie, to się ma zupełnie nijak do rzeczywistości. To jest jednorazowa, kompletna jednorazowość każdego momentu, każdego przeżycia. To tak, jak w tej chwili tu siedzimy, to się już nigdy nie powtórzy. Nawet jak się za rok tutaj spotkamy, to będzie wszystko inne. Wszystkie komórki u Ciebie będą inne. Wszystko będzie znowu inne. Wszystkie liście będą inne. Wszystko będzie inaczej. Tylko dla naszego sposobu troszeczkę podobne. Ale tylko nam się tak wydaje. Bo nie odróżniamy niestety tego i tak głupio żyjemy. Bo nie mamy tego smaku, nie mamy tego dostępu do tej jednorazowości tego wszystkiego, tej świeżości bytu, który się prosi, w cudzysłowie nazwijmy to w ten sposób, czy się zaprasza do tego, żeby być przeżyty. Dlatego kończąc tą dzisiejszą zabawę, zobaczcie sobie też to polskie słowo, które ja uważam za bardzo fajne. Jak często znacie to w codzienności, jak ktoś ci nadepnie na nogę, to ja panu zwrócę uwagę, że tak nie trzeba robić. Ale ten zwrot jest fajny. Zwrócić uwagę jest odwrócić ją od zajmowania się czymś, czego tak naprawdę akurat nie ma w tym momencie. Dlatego ktoś ci udepnął, bo nie zauważył, bo był myślą gdzie indziej. Nie byliśmy tym przeżywaniem tego, co jest, tylko byliśmy gdzie indziej i dlatego nam to umyka. Dlatego ten zwrot, zwracając sobie uwagę, czy komuś zwrócić uwagę, jest czymś bardzo zenowskim w tym kontekście. Poprosisz kogoś, żeby znowu, czy ktoś cię prosi, czy mówi, hop, gdzie jesteś? To wszystko gra tutaj. Możesz sobie gdzieś spacerować, jasne, tylko nie na dłuższą metę, bo ani tam, ani tu. Dlatego zwracajmy sobie uwagę często. Troszeczkę nawzajem, a przede wszystkim sami sobie. Zwróć sobie znowu uwagę na troszeczkę to, co jest przed twoim nosem. Co to znaczy posiedzieć na zewnątrz i po prostu być częścią tego, co się dzieje. I tu w Antoniowie mamy fajną możliwość po prostu tego bycia. Możesz iść i widzisz bogactwo tego, co można zmajstrować w kuchni na tak zwane śniadanie czy obiad. Wiesz, to jest kolorystycznie, to jest smakowo, to jest gra zmysłów i zabawa zmysłów. Wyjdziesz na zewnątrz, siądziesz, masz pełnię życia. A mimo to siedzimy niekiedy i mówisz, no wiesz, no zobaczymy, nauczyć na siedzenie. Szkoda. Nie istnieje szkoła, która nas nauczy, a nie uczyliśmy się tego. I szkoda.
Dlatego w tym sensie, jeżeli już chodzi o obecność, to nie jest obecność, żeby było lepiej, to jest tylko w końcu równoważność do obecność, to znaczy w końcu zacząć żyć. A zacząć żyć, to znaczy wrócić do przeżywania. I jest zawsze w tym sensie ciekawsze to, co się w tej chwili dzieje, co smakujesz, a nie co sobie wymyślisz, że mogłoby być. Bo to się dzieje i to współoddziaływuje w sposób bezpośredni. Z wszystkim teraz, tak, i z tobą, a nie tylko jakieś tam wyobrażenie. Tak więc patrzcie sobie na te pozostałe dwa dni, które mamy. Te całe dwa dni jeszcze przynajmniej. Zafundujcie sobie troszeczkę, jak już jesteśmy tutaj, to bądźmy tutaj. Wiesz, jak już siedzisz, to siedź. Jak już te ptaszki śpiewają, to słyszysz. Jak już słyszysz, to pozwól, żeby... Rozumiesz? Pozwólcie sobie na bycie. Bo to jest lekki trening. Jak dzisiaj jesteśmy tu, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że jutro będziemy tam, gdzie jutro będziemy. Jak dzisiaj tu nie jesteśmy, to być może jutro nie będziemy tam i pojutrze znowu i tak dalej, i tak dalej. A więc bądźmy. Ja wiem, że to jest dla wszystkich, bo nie uczymy się tego, nie za łatwe, ale cała reszta jest jeszcze gorsza. Bo prawie, że w ogóle poza myślą nie istnieje jako tak. A zamieniać cały czas teraźniejszość i całą pełnię rzeczywistości na drobne, wymyślone, to jest jakiś kiepski biznes. Tak więc bądźmy tym, co jest, zamiast tworzyć się jakoś inaczej i w tym sensie.